Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks, a to jest serwer PTR Diablo 4 wersji gry 2.0, czyli ta, która będzie w... E, dodatku Wessel of Hatred i w sezonie szóstym dla tych, którzy dodatku nie mają. I aktualnie możemy sobie wypróbować wszystkie rzeczy, które e, dostaną ludzie, którzy nie kupili dodatku poniekąd. W sensie to, to jest na całą grę jakby te wszystkie zmiany, które tutaj dostajemy. A w piątek dostaniemy runy, które są tylko w dodatku. Tak więc e, testujemy sobie ogólne zmiany ogólnie gry. I moi drodzy, jakie moje wstępne pierwsze wrażenie jest, a mianowicie takie, że niby zmieniło się wszystko, ale koniec końców tak naprawdę nic. Mamy ten nowy system levelowania. Ja w 3 godziny, czy w, nie pamiętam w ile, wbiłem 38 poziom postaci. I tak powiem na początku, e, wydawało się, że jest o wiele fajniej, o wiele lepiej. Przedmiotów leciało dużo mniej. E, wskoczyłem od razu na ten trzeci poziom trudności, na ten nowy trzeci poziom trudności. I dostawałem tam w klepy, trzeba było uciekać, trzeba było się pozycjonować. Na początku było naprawdę fajnie, dopóki nie zaczęły lecieć legendy. To znaczy też trzeba mieć na uwadze to, że to jak tutaj wygląda gra, tak nie będzie wyglądała w, w tym nowym sezonie czy w nowym dodatku, bo no ja tutaj mam odblokowane te aspekty, wszystkie mam odblokowane, mam macy, bo startujemy z matcami, wszystkimi e, i tak dalej, e, z goldem, więc to będzie zupełnie inaczej. Wyglądało. Nie będę miał tyle, tyle możliwości craftingu i tak dalej. Ja też sobie od razu wydałem obole na dzień dobry, więc też miałem trochę więcej itemów. Wydaje mi się, że sam początek, pierwsze dwie godziny są o wiele trudniejsze. Na tym trzecim poziomie trudności, zaznaczam. Przedmioty są też dużo przyjemniejsze, bo jest ogólny statsquish i to taki bardzo, bardzo duży statsquish. Ja sobie tutaj mam wypisane punkty, co się co mi się podobało, co mi się nie podobało tak na pierwszy rzut oka i tak, no pierwszy statsquish, no to jest naprawdę duża różnica. Patrzcie, na 38 poziomie mam zdrowia 180, czyli no dosyć mało w porównaniu do aktualnej wersji gry, którą macie na serwerach live i tutaj wam pokażę jaki jest plus, a jednocześnie jaki jest też Minus jednocześnie tutaj zachowany. Eee, mamy dwa przedmioty i one się bardzo różnią item levelem, że tak powiem, nie? Tu mamy 322. Tu mamy. Boże, pokazuję im porównanie z moimi butami. Zdejmę moje buty, żeby nie pokazywały. 322. Tu mamy 374, czyli 52 item levela więcej, a punktów na przykład różnicy jest. 2 punkty pancerza więcej. Ile? 2, 3, 3. 3 punkty pancerza więcej. E, tak samo zręczność. Tu mam 21, tu mam 24, czyli 3. Czyli po prostu mniej więcej 50 item levela to są 3 statystyki. 3 punkty statystyki. I co mi teraz tu przeszkadza? Uwaga! Niepotrzebnie teraz ciebie świata ten, ten moc przedmiotu. Tego teraz, teraz moim zdaniem on bardzo szkodzi, bo niepotrzebnie to się wyświetla, mogą być to usunięte i wtedy sobie po prostu patrzymy na staty, okej okay, ten lepszy i tak dalej. Ten, ta moc przedmiotu teraz, okej okay, nie trzeba na nią patrzeć, ona jest byląca bardzo często też, ale ta wysoka liczba jej moim zdaniem kuje w oczy. Znaczy mamy taki fajny, przyziemny przedmiocik, który ma 16 punktów pancerza, ale moc przedmiotu 300. Mamy 7 punktów do, e, do zdrowia, ale mocy 300. Są za duże wartości, moim zdaniem. E, jeżeli już by, już tak bardzo chcą je mieć, to mogliby je dużo zmniejszyć, jak już robią stat Squisha. A zmniejszyli to ledwo o 100 chyba maksymalnie na koniec w Endgame. Ie. Więc y, no, mogliby to po prostu wyłączyć, bo i tak ko na koniec gry mamy wszyscy równy item level. Więc nie wiem, czemu ma to służyć. I nie wiem czemu się uparli, żeby to było. Ale statystyki same w sobie wyglądają dużo, dużo fajniej. No zobaczcie sobie, na 417 item levelu to jest przedmiot na mój poziom postaci i mam 21 punktów pancerza. Czyli dwa więcej od tych butów. Trzeba, ale co to, teraz co ten status już zmienił w gameplayu, no kurwa nic, po prostu są ładniejsze cyferki, ale nadal co chwila musimy zmieniać przedmioty na, na, na wyższe z wyższymi statami, żeby nie być w dupę, bo nie trafimy na przedmiot, który ma na przykład nie wiadomo ile jakiegoś, e, jakiejś statystyki, że zrobimy, o kurwa ile siły, ja pierdolę biorę to, zawsze będziemy przedmioty na nasz poziom dropić i no, czyli teoretycznie się nie zmieniło nic. Teraz tak, Przedmioty item drop wpisają sobie jako plusy, bo na początku na tych przedmiotów leci naprawdę mało, i być może to będzie ten moment, w który będzie nas cieszył, że wypadnie na przedmiot, przynajmniej w pierwszych dwóch, trzech godzinach gry, że z tego powodu, że przedmiotów leci mało, to będziemy mieli mało okazji, żeby ten slot wymienić, i będą się pojawiały różnice duże w przedmiotach. Przynajmniej moim zdaniem, przez pierwsze. 2-3 godziny gry. O ile nie pojawi się szybki sposób na jakieś levelowanie i tak dalej, a na pewno się pojawi, bo ja już widziałem takie eksploity i słyszałem. Na, czat, na czacie mi podawali nawet niektóre pomysły. Eee, taksi leveling się zrobił bardzo szybki i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to pominmy, bo teraz ludzie używają swojego aktualnego konta e, wyfarmionych i ulepszonych na maksa przedmiotów do eksploitowania w jakiś sposób gry tego w teorii nie będzie na start. Będą za to inne problemy na pewno, ale to tutaj nie ten, nie? To, to, to są moje pierwsze wrażenia z mojej rozgrywki. E, no, Zapisałem sobie ja i mój kuń na loading screenie. To jest zmiana, która jest już w ogóle w live grze. Też mnie w, w widzowie uświadomili. Od wczoraj. Co to za skin był? <laughs> Od wczoraj. Em, czyli, że jak jesteśmy w solo, to naszego peta i naszego konia widać na loading screenie razem z naszą postacią. No... Tak nie wiem, śmiechem jak to zobaczyłem, ale wiadomo z jakiego powodu to jest dodane. E, nowa umiejętność Rogala, czyli nowa umiejętność naszej postaci tutaj, aktualnie e, Rouga. Przej, przejdźmy sobie na e, ten to wam pokażę jak ona działa. Już mam troszeczkę tutaj mam troszeczkę tutaj e, już oczywiście Trochę się pobawiłem tą umiejętnością. Zrobiłem sobie swój własny build pod nią yy, i tak mi się kurwa gra najlepiej. Bez skitu ja to będę musiał się kiedyś odciąć na jakiś sezon kolejny, yy, tak jak zrobiłem w sezonie drugim. I w, w, w dupie mieć to, jak ludzie komentują i kto jaki ma już item level, i jak najszybciej się leveluje. Robić to po swojemu i to mniej więcej frajdę sprawia. N nowy skill, naprawdę robi rozpierdziel, o chyba lag no niestety na serwerze te strony są lagi, bo podejrzewam, że on jest postawiony w Stanach, bym musiał zobaczyć po pingu, no coś bez szału tutaj z mobkami. Generalnie umiejętność jest całkiem spoko, nie mam żadnych, pod żadnych aspektów pod nią, ale fajne combo zauważyłem, że ma z tymi nasyceniami, z klonem cienia, naprawdę można się fajnie bawić tym. E, robić sobie takie różne okienka DPS-owe samemu, ale to jest tylko i wyłącznie moja inwencja twórcza. No, po prostu y, y, nasycam sobie broń i uwaga, jak mamy nasyconą broń, to normalnie jednego staka nam zdejmuje użycie broni, ale tutaj to podtrzymujemy, to ma swoje staki i to nie zużywa energii, więc teraz cały czas używamy tego skilla, tego nasycenia. Wszystkie moby, które dostaną od tego, dostają od tego nasycenia, nie? Patrzcie. Czyli jakby mamy nieskończone to nasycenie. Jeżeli będą się jeszcze udawało, bo są. O, możemy używać w róż, na różne sposoby resetowania tutaj tych staków. E, kamera jest troszeczkę dalej znowu, zauważyliście? Wydaje, wydaje mi się, że jest troszeczkę wyżej i że coś pogrzebali w grafice znowu, ale to już są może. Nie, nie, mam, nie ma tego nigdzie w patchnotach, ale mam wrażenie, że co, niektóre rzeczy wyglądają inaczej. Jest mniej czerwono na Heltajdach, to jest na plus bo trochę te bolało w oczy te heltajdy już po kurwach, w którym, którymś tam razie, że zawsze zapieradasz po czerwonej mapie. Napisałem też poziom trudności, ale to wyjdzie w praniu. Pamiętajcie, grałem swoim buildem, nie miałem żadnego, żadnego zoptymalizowania, więc to też wyjdzie w praniu. Ale koniec końców znowu tutaj teoretycznie nic się nie zmienia. Niby, niby fajnie, niby spoko, ale nic się nie zmienia. Na, do minusów napisałem Item Power. No to to właśnie dokładnie o tym mówiliśmy, że niepotrzebnie on tam się teraz wyświetla, niepotrzebnie on tam jest. World bossy jakimś cudem znowu zostały osłabione. Jak na poprzednim sezonie, na początku sezonu naprawdę można się z nimi fajnie pobawić, bo mają te swoje super odporności. Tak, teraz tutaj znowu padają jak szmaty po prostu. I uwaga, teraz najgorsza rzecz, moim zdaniem, to, to nad czym się zastanawiałem przed. E, przed, moi drodzy startem tego wszystkiego. W ogóle nie wiem, czemu moby mnie nie atakują, skoro mam drugi level tego, ale nieważne, może się zaraz pojawią. Levelujemy ten poziom naszej postaci, 60. Jeżeli go wbijemy, dostajemy od razu 203. paragon. Czyli jakby levelujemy zawsze całe konto. O, jednak pojawiają się moby. Coś tu, coś tu albo lagi są, albo coś tu kurde nie działa. I teraz nie rozumiem, jak to ma działać. Wszystkie postacie nasze będą równie silne w endgame, ie. levelowanie altów to będzie jakiś żart, bo generalnie same te wbijanie levela jak będziemy to robić solo, ok, może to troszeczkę będzie zajmowało tam te 2-3 godzinki, ale jak już wylewelujemy, to mamy automatycznie paragon naszego maina. Czyli jak sobie w jedną postać wbijemy maksymalny paragon, to każda potem postać, jak po wbiciu 60 dostaje automatycznie wszystkie te glify, wszystkie te, te tablice, wszystko co może od razu odblokować i w zasadzie pozostaje jej co? Wydropienie unikatów i koniec, bo materiały też dostaje z innej, e, z całego konta, więc no, dziwne trochę, ale ja nie jestem jakimś alkoholikiem, więc mi to nie przeszkadza, ale warto o tym wspomnieć. Ehm, dla niektórych to będzie plus, dla niektórych to będzie minus. Dla mnie. Jest to minus. Muszę to zaliczyć do minusów. Niestety. Um, co dalej? Drzewko skili, jak się zmieniło? Mamy oczywiście nowego skill'a. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka wygląda to inaczej, prawda? Nie wiem, czemu to są anioła, tam będą demony, tak. Ale tak chyba było. Nieważne. E, na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę inaczej. Ale dlaczego? Dlatego, że oni zrobili taki zajebisty chwyt i po prostu te skile ze sobą po, poprzybliżali. Po, po troszeczku, że wyglądają troszeczkę inaczej, że wygląda to jakby było gęściej. Dodali nowe pasywki, są nowe pasywki, czyli troszeczkę jest znowu gęściej. No i dodali nowego skilla, który ma też oczywiście nowe, e, nowe swoje pasywki, czyli znowu wygląda gęściej. Ale porobili też takie myki, jak na przykład to tutaj. Czyli teraz, e, te, kiedyś była ten. Ta, ta pasywka i ta pasywka były osobną linijką taką. A teraz tu dodali takie linie, że w zasadzie nie musimy brać tej pasywki, żeby wziąć tą pasywkę, tylko wystarczy ten albo ten skill, które są z nimi poniekąd powiązane. I niby spoko, no ale czy coś się zmienia znowu tak naprawdę? No kurwa nic się nie zmienia. Na początku przez pierwsze te levele fajnie się to wszystko odkrywa, znaczy odkrywa. Odblokowywuje, zdobywa i tak dalej. Ale... Po jakimś czasie dochodzi do tego samego problemu, który jest w e, retailu, czyli dobra, mam już wszystkie skille, mam wszystkie te, które używam wymaksowane, no i co teraz? No i szukam, a co by tu dodać? I w zasadzie potem tak myślisz i dodajesz sobie jakieś ten, mogliby pokusić się o zrobienie więcej maksymalnej rangi po prostu, nawet do 15, zmniejszyć te staty lekko, nie wiem, znerfić, ale żeby można było sobie wbijać w tego jednego skilla, żeby on był coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy, żeby była Frajda <laughs> troszeczkę większa z tego drzewka, jak już nie chcą jakichś kolosalnych zmian tu robić. Ale cóż, no oczywiście mamy nowe pasywki. Te nowe pasywki mają nowe ikonki tutaj na PTR-ze. Pewnie te ikonki są placeholderowe jakieś, ale na ten moment dla mnie to spoko, bo odróżniam które są nowe, bo nie pamiętam oczywiście wszystkich tych. No jak zauważycie, jest trochę nowych, no i widzicie, są nowe połączenia, nie? Czyli na przykład może wziąć tą, a z tej przejść do tej, a nie to Taita, albo Taita. No, że są jakieś krzyżyki tu podadawane, No taka sztuczna większa głębia, niby, ale okej. Okay. Są zmiany, ale znowu nic nie zmieniają. Paragony bym wam musiał pokazać, ale tu nie mam drukowanych, byśmy musieli przejść na drugą postać. I tak zróbmy. Zresztą co to? Przecież nic tutaj nie tracimy na tym na tym PTR-ze. Na, jutro na streamie sobie dobijemy sobie dobijemy.. Boże, która to była postać? <noise> grzmotliwa. Nie, nie grzmotliwa. To była... O Boże, przepraszam was, ale będziemy musieli to znaleźć ksazelka chyba. Nie. Jak ją znalazłem ostatnio? Nieważne, poszukamy jej. No to ona będzie miała paragony zresztą odblokowane. Nie, 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 już wiem jak to znaleźć. Boże, jestem głupi. Przecież 60 ma wbity. Przepraszam za moją nieprofesjonalność. O. Czyli grzmatliwa jednak. Um, ona już ma wbity max level i wtedy nie pokazuje levela. To ciekawe. I jak tylko wbiłem max level, to miałem dostęp do 203 punktów paragonów. To jest koszmar. To rozdawanie tych punktów to jest koszmar, jak ma się ich tyle. I mamy tak, tutaj mamy oczywiście znowu, widzicie, jak to sobie zobaczycie, to są jakieś różne zmiany, więcej pasywek, bardziej pościskane po, po te skille. Jak się tak popatrzy na pierwszy rzut oka, to, to tak, wow, kurde. Jak się przyjrzysz no i, i, i ten przeanalizujesz, to tak naprawdę dużo się nie zmieniło. No i tak, tu mamy tablice paragonowe, one też się zmieniły wizualnie trochę. Są jakieś takie, albo ja nie wiem, dawno nie grałem i mam, źle zapamiętałem. Te ikonki są jakieś czytelniejsze, te tła za tym są czytelniejsze, jakoś to fajnie tak wygląda albo nie wiem mi się wydaje po prostu napiszcie w komentarzach no są jakieś tu z której do której wizualne takie małe małe zmiany ale niby na plus i tak glify znowu levelujemy tutaj jest jakiś błąd podejrzewam bo wszystkie glify dają ci e, dają ci m, bonusy jak masz dual wielding weapons a do to, to tak nie za bardzo u czarodziejki, że wszystkie glify dopiero o legendarną moc odblokowuje, kiedy mam Dual Wielding. Tu jest jakiś błąd, coś w tym stylu. Jak wygląda świat? To jest, moi drodzy, świat na World Tierze. Tak, by the way, o tutaj można sobie podejrzeć mapę. Teraz się nagle zasłoniła. Mee. Taka niespodzianka, jest już mapa w grze. Tak samo na Pitach losują się mapy z dodatku, już, więc można sobie pobiegać po nowych mapach poniekąd. O, Duriel, może się przejdę dzisiaj na niego. I generalnie jesteśmy tutaj na Word Tierze, jest napisane tak: Udręka 2. No i oczywiście, no nie ma co tutaj wyrokować, bo ja mam przedmioty, jak widzicie, jakieś szaka na poziomach. Co prawda, co prawda to prawda, to jest niski item level, ale nadal te przedmioty są potężne, jakby nie było. Um, I maksymalny item level, który aktualnie jest, to moi drodzy, jest 800. Zaraz sobie zobaczymy taki przedmiot i zobaczycie, jak duży jest ten stat squish. Um, maksymalny item level, to jest ta. Ten hełm ma 100 punktów. Pancerza, wyobraźcie sobie. Maksymalny pancerz na przedmiocie na razie, wy, wyczaiłem, że to jest 100. Na tych przedmiotach, pa pancerzowych przedmiotach Oczywiście można mieć Zwiększony maksymalny pancerz W temperingu, a później jeszcze e, Udoskonalony Boże, po polsku te nazwy To jest mas z masterworkowany Czyli można to podbić, ale nadal są to Małe wartości, ale tak jak mówię Wszystko spoko, ale Koniec końców to nie jest jakoś dużo du Duża zmiana, po prostu mniejsze statystyki nie? 900 mocy ataku Na, na paragonie numer 203 Czyli na levelu pseudo 263 jestem ciekawy jak te paragony się będzie biło normalnie na sezonie na live serwerze z takich zmian to w zasadzie nie wiem co jeszcze tutaj mogę dodać pity się lata tak jak się latało szybciuteńko na końcu y, ulepsza się ten, ten glif i jest to troszeczkę przyjemniejsze e, może lilit sprawdzę czy teraz lilit można sobie zrobić na niższym tormencie to jest ciekawe będę się to przetestować jutro na streamie to robimy Um, torment tiers i tak by ok to już mam to zrobione um, jeżeli chodzi o no nightmare dungeony fajnie się biega z każdej elity w zasadzie leci um, lecą te macy do craftingu i do tego nowego craftingu i to jest całkiem spoko bo fajnie się to fajnie się tam biega nie, nie trzeba tego kończyć tak naprawdę um, i o wiele jest przyjemniej jest zwiększone troszeczkę mob density um, i co jeszcze, co jeszcze możemy poruszyć? Tak sobie myślę. Chyba wszystko. Podsumowując, zmieniło się wszystko, ale w praktyce to nic. I będziemy musieli dopiero to zobaczyć tak naprawdę na żywym organizmie, czyli kiedy startuje sezon i wszyscy mają wszystko wyzerowane, kiedy mm, jak ta droga cała przebywa. I troszeczkę ja tutaj ubolewam nad tym, że Blizzard nie dał opcji wyzerowania sobie konta na PTR-ze. W sensie, że zerujemy do zera i lecimy, nie wiem, tam kampanię se skipniemy, ale na przykład za zaczynamy bez tych punktów startowych iluś tam set, nie? Bo to jest trochę przesada, moim zdaniem. Eee, i ja na przykład, jak wyleweluję sobie postać na 60 poziom, drugą w sezonie, i będę miał rozdać 320 punktów na tej tablicy, to ja chyba sobie wolę napisać, nauczyć się programowania, napisać sobie bota jakiegoś AI, który to zrobi za mnie. Bo klikanie tego naprawdę, jak się jest tyle na raz punktów do rozdania, to nie jest przyjemne. Naprawdę nie jest przyjemne. Będą musieli pomyśleć nad tym. Znaczy ten... Oni tego szybko nie poprawią tego paragon, tych paragon tablic. Te, te tablice miały jakiś potencjał, ale koniec końców trochę to zjebali. Generalnie teraz sprawa wygląda tak, że mamy w chuj więcej punktów do rozdania, ale mamy tylko 5 tablic. Znaczy, tablice są nowe, na przykład tam, ta jest nowa tablica z nową mocą, ale możemy przypiąć tylko 5. Więc teoretycznie mamy. Więcej punktów do rozdania na mniejszym obszarze, czyli możemy bardziej się bawić, i to jest generalnie na, psu, na, na psus. Na plus. O, patrzcie, komuś poleciała ta nowa ta. My, myficzna, nowy Uber Unikat. Ok, i patrzcie. Moc przedmiotu 800, 595 obrażeń na sekundę. 400% obrażeń yy, zadanych wrogą w pełni sił. 400 do max HP. Berserkowanie, okej. Okay. Obrażenie z upływem czasu zwiększa Twoje obrażenia od trafień krytycznych o 0%, czyli błąd jakiś tutaj jest. Zapewne się wkradł. No ale cóż, potestujemy jeszcze jutro. To są moje pierwsze wrażenia. I nie wiem za bardzo, co tutaj dodać, bo już takich małych szczególików nie pamiętam. Musicie sobie wbić na streama jutro. Jak macie jakieś pytania. I widzimy się no jutro na streamku na YouTubie. Dzięki wam wielkie. Do następnego. Papa! Pa.